początek dzisiejszego programu Kwadrans Kultury powiem wam wiersz. Będzie to wiersz Strasna Zaba, czyli wiersz dla stepleniących. To wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Istnieje on, prawda? Istnieje. Ale nie będziemy go jednak opowiadać. Są tacy, którzy twierdzą, że to prawda, więc tego się trzymajmy. Natomiast, jak to zwykle my, przyjrzymy się najciekawszym kulturalnym atrakcjom w stolicy. Gościmy w Teatrze Studio. Dlaczego? O tym za chwilę. Zostańcie z nami. Zapraszam na przegląd kin, klubów, galerii, teatrów w Warszawie. Justyna Dźwig. Cześć. Cześć. Około 12 tysięcy różnych plakatów. Podróż poetycko-muzyczna. Na pół taneczna, na pół wizyjna. Do 21 czerwca w Galerii Schody możecie oglądać wystawę prac polskiego plakacisty Wiesława Wałkuskiego. To artysta, który nauki pobierał m.in. na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Teresy Pongowskiej. Na swoim koncie ma wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych, współpracę z filmem, teatrem, wydawnictwami. Koniecznie zobaczcie więc jego plakaty. Moja kolekcja liczy ogółem około 12 tysięcy różnych plakatów, z czego plakatów Wiesława Wałkuskiego jest pewnie około 150. Także z tych 150 wybrałem około 70. Potem autor dokonał takiego pierwszego przeglądu, odrzucił rzeczy, na których mu nie zależało, a zostawił te, na których mu bardziej zależało. No ja tutaj przyjechałem do galerii z mniej więcej z 50 plakatami, a powiesiliśmy 38 chyba czy 39 sztuk. Na dziś to już wszystkie kulturalne atrakcje, które przygotowaliśmy dla was w programie Kwadrans Kultury. Prawda? Prawda. Pojawimy się jutro, prawda? Prawda. O 18:15, prawda? Prawda. I dziękujemy. Do zobaczenia w takim razie za dziś. Dziękujemy bardzo. Do jutra.